Prowadzimy te rozmowy już 7 czy 8 miesięcy, dlatego że Interkoer, który prowadzi zadanie budowa trasy katowickiej na odcinku Baszów Radziejowice, pozyskuje deszcz. Doszliśmy do porozumienia i zaproponowaliśmy budowanie deszczu drogi gminne na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje kwotę około 150 tysięcy brutto i zobaczymy na próbę, jak będzie to wyglądało, jaka jest jakość tej służby. To, co ja oglądałem w Grodzisku, bo tam też jest podobna akcja, to jest praktycznie jak asfalt, dlatego że długość waszych deszczu to jest 10 cm, grana rozciągacza po 5 cm każda warstwa, zawarmowywana i wykonamy najpierw próbnie 2-3 drogi. Wszyscy nie sobie ocenią, bo sobie chcą, żeby to jest tyś, co ja tutaj znajdziemy i planuję, wstępnie takie prowadzę rozmowy z dyrekcją i z zarządem spółki, że planuję 20 km dróg bieżących, 20 km wyuczynić w destrukcie do roku 2018, do października 2026 roku. Oczywiście, żeby wykonywać pracę przy destrukcie, musi być odpowiednia temperatura, w tym minimum w rękach 15 i powyżej stopni. I właśnie takie warunki się teraz stworzyły, czyli w następnym tygodniu faktycznie powinniśmy zacząć pierwsze ulice wzbogacać destrukcję. Zobaczymy, powiem pierwsze wrażenia na przyszłej sesji.